100 miliardów złotych na polską armię? PiS chce zwiększyć wydatki na wojsko 100 miliardów złotych na polską armię? W obozie PiS jest wstępnie zielone światło na radykalne zwiększenie wydatków na nasze siły zbrojne i to w stopniu wyższym niż to, co aktualnie zakłada projekt ustawy o obronie ojczyzny, dowiedział się DGP. Polski premier proponuje, by powstała europejska armia zintegrowana z NATO. W świetle tego, co dzieje się za naszą, a jednocześnie unijną, wschodnią granicą, polski rząd zabiega o zwiększenie wydatków na obronność w ramach Unii Europejskiej. Aby to było możliwe, konieczne będzie poluzowanie unijnych kryteriów fiskalnych dotyczących deficytu i długu. O tym m.in. rozmawiał w sobotę premier Morawiecki z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Na razie Polska czeka na zielone światło z Brukseli, jednak już w niedzielnym wywiadzie dla niemieckiego Morgenpost Mateusz Morawiecki mówił o znacznie większych wydatkach niż to, co założono w projekcie ustawy o obronie ojczyzny, którym w tym tygodniu ma zająć się Sejm. Tam bowiem przewidziano, że w tym roku na finansowanie potrzeb obronnych państwo wydanie mniej niż 2,2% PKB, następnie 2,3% w 2023 rok, a począwszy od 2024 rok, będzie to 2,5%. Zakładając, że 1% PKB to ok. 24 miliardów złotych, oznacza to wydatek rzędu 60 miliardów złotych. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce, by wydatki te sięgnęły nawet 4% PKB. Dzisiaj byłaby to kwota zbliżona do 100 miliardów złotych. Ostatecznie Polska przeznaczy na budżet obronny od 3 do 4% swojej produkcji gospodarczej, prawdopodobnie łamiąc tym samym reguły zadłużenia. Ale nie możemy zostać ukarani za obronę Niemiec, Austrii i innych krajów przed agresywną Rosją, mówił Morawiecki w niedzielnym wywiadzie dla Morgenpost. Jak wynika z naszych informacji, w ścisłym kierownictwie PiS jest zgoda co do tego postulatu. Natomiast korekty w ustawie o obronie ojczyzny zapewne nastąpią, gdy zmiana zasad zostanie uzgodniona z Unią Europejską. Fundusz na wzór covidowego miałaby temu pomóc przyjęta w ustawie konstrukcja, która przewiduje utworzenie specjalnego funduszu na wzór covidowego. To krytykuje opozycja i eksperci jako rozwiązanie zmniejszające budżetową przejrzystość finansów publicznych. Ale z punktu widzenia Brukseli to będzie czytelne, to rozwiązania jasno pokazujące te wydatki, broni pomysłu osoba z rządu. Poluzowanie reguł jest prawdopodobne. Hiszpański El País poinformował, że Komisja Europejska rozważa przedłużenie na kolejny rok klauzuli zawieszającej reguły fiskalne Paktu Stabilności. Wiceprzewodniczący wykonawczy Dąbrowski stwierdził, że Komisja Europejska spodziewa się dezaktywacji klauzuli w 2023 rok, ale polityka zostanie dostosowana do sytuacji. Armia Europejska? Premier na forum Rady Europejskiej już zaproponował m.in. stworzenie armii europejskiej, która miałaby być zintegrowana z NATO, a także podwojenie wydatków państw członkowskich na obronę, z obecnych ok. 300 miliardów euro do 500-600 miliardów euro. Jak słyszymy, w tych zabiegach rządu może liczyć na wsparcie europosłów, także tych związanych z opozycją. My na pewno będziemy wspierać pomysł zwiększenia wydatków unijnych na obronność. Na pewno więc jakaś korekta budżetu Unia Europejska będzie potrzebna, mówi europoseł Jan Olbricht. Jak dodaje, w unijnym budżecie jest European Defence Fund, powołany głównie z myślą o produkcji broni, na poziomie ok. 8 miliardów euro na okres 2021-2027. Jak mniemam, premier Morawiecki, mówiąc o kwocie 300 miliardów euro, którą chciałby zwiększyć dwu lub trzykrotnie, po prostu sumuje wydatki wszystkich państw unijnych na obronność, dodaje nasz rozmówca. Ciągła kampania ta, europejska kampania, premiera Morawieckiego czy prezydenta Dudy ma już właściwie ciągły charakter. Wczoraj Mateusz Morawiecki spotkał się z ambasadorami państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw europejskich. Dziś do Polski przyjedzie brytyjski premier Boris Johnson, a jutro do Warszawy może przybyć szef Rady Europejskiej Charles Michel. O przyznaniu Ukrainie członkostwa Unia Europejska na razie nie ma mowy.
Dlatego prezydent Andrzej Duda wystąpił z postulatem przyznania jej statusu kandydata, co miałoby być pośrednim krokiem, ale ułatwić także przyznanie Kijowowi dużych pieniędzy. Ukraińcy potrzebują opowieści, że Europa da im szansę na odbudowę. To muszą być liczące się fundusze. W tej sprawie mamy pełną koordynację działań. Z postulatem wystąpił prezydent Andrzej Duda, a realizuje je premier, podkreśla jeden z naszych rozmówców. Równolegle do działań prowadzonych na arenie międzynarodowej trwa koordynacja działań dotyczących dozbrajania Ukrainy i niesienia pomocy humanitarnej, zarówno udzielanej za naszą wschodnią granicą, jak i uchodźcom przyjeżdżającym do Polski. Polska hubem logistycznym szef unijnej dyplomacji potwierdził niedawno, że Polska będzie hubem logistycznym dla przerzutu sprzętu na terytorium Ukrainy. W zakresie pomocy humanitarnej trwają intensywne rozmowy rządu i samorządów. Jak słyszymy, mimo że zasadniczo współpraca układa się dobrze, nie brakuje napięć. Jednym z takich tematów jest transport pomocy humanitarnej. Samorządy szybko się zorganizowały, bo im jest łatwiej taką inicjatywę uruchomić niż rządowi. Wojewodowie i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chcą, by było to koordynowane z administracją rządową. Słyszymy od jednego z uczestników narad. W rozmowach pojawia się też aspekt dotyczący bezpieczeństwa. Granicę polską przekroczyło już ok. 300 tysięcy uciekinierów z Ukrainy. Wśród tych uchodźców widać także ludzi, którzy ewidentnie są spoza Europy. Niewykluczone, że sytuację wykorzystują osoby, które przed chwilą koczowały na granicy polsko-białoruskiej, zwraca uwagę nasz rozmówca. Autorzy: Grzegorz Osiecki, Tomasz Żółciak.